Witam w kolejnej lekcji. Dzisiaj będziemy mówić o pierwiastkach i działaniach na pierwiastkach. To również jest raczej powtórzenie. Zanim zaczniemy, zastanówmy się w ogóle, czym jest pierwiastek i skąd biorą się te zasady. Pierwiastek to jest po prostu potęga, tylko że zapisana trochę w inny sposób, żeby było nam wygodnie to interpretować. To jest nasza podstawa i to będzie 1 przez x. I taki zapis oznacza, kiedy potęga jest właśnie wymierna, czyli zapisana w postaci ułamka, to co mówiliśmy sobie na pierwszej lekcji. To oznacza, że po prostu mamy pierwiastek x-owego stopnia z tej podstawy. Jakiś taki przykład bardziej z życia, na przykład a do jednej drugiej. Kiedy mamy pierwiastek drugiego stopnia, to nie piszemy tej liczby tutaj przy pierwiastku, więc to jest pierwiastek z a. Co kiedy mamy na przykład a do potęgi 3 czwarte? To jest, wiemy z poprzedniej lekcji z mnożenia, że to jest tak jakby a do trzeciej do jednej czwartej, bo 1 czwarta razy 3 to są 3 czwarte. Więc a do trzeciej do jednej czwartej to jest czwartego stopnia pierwiastek z tego, co tutaj jest, czyli czwartego stopnia pierwiastek z a do trzeciej. Wiemy, że to powoduje nam pierwiastek danego stopnia, a to jest po prostu a do trzeciej, czyli to, co wędruje do środka tego pierwiastka. Ok, czyli teraz to, co dzisiaj chcieliśmy mówić, czyli te działania na pierwiastkach. Kiedy mamy pierwiastek z a razy pierwiastek z b, to tak jakbyśmy mieli a do jednej drugiej razy b do jednej drugiej. I wiemy, że to jest dwa różne wykładniki inny wykładnik, przepraszam. I to jest po prostu pierwiastek z ab, czyli ab do jednej drugiej. To samo mamy przy dzieleniu, czyli kiedy dzielimy pierwiastek z a przez pierwiastek z b, to możemy po prostu powiedzieć, że to jest pierwiastek z całego takiego ułamka, czyli a przez b. Oczywiście, kiedy pomnożymy przez siebie dwa takie same pierwiastki, czyli pomnożę pierwiastek z a razy pierwiastek z a, to będę miał po prostu tę liczbę a, która jest podpierwiastkowa, jako że to jest a do jednej drugiej razy a do jednej drugiej, czyli 1. Pamiętajmy, że nie możemy nigdy wziąć pierwiastka z liczby ujemnej, czyli zawsze x, który tutaj jest w środku, musimy napisać, że to jest x większy lub równy 0, bo pierwiastek z 0 to tak jak 0 do jednej drugiej, a 0 do jednej drugiej, jak wiemy, daje nam 0. Więc minimalna liczba, która może być pod pierwiastkiem, to jest 0 i o tym musimy zawsze pamiętać, kiedy na przykład ustalamy dziedzinę i tak dalej. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze wspomnę, to jest, co się dzieje wtedy, kiedy mamy pierwiastek z a minus pierwiastek z b razy pierwiastek z a plus pierwiastek z b. To się oczywiście kojarzy z wzorem skróconego mnożenia. Jeśli nie wiesz, co to jest wzór skróconego mnożenia, to spokojnie po prostu pomnóż ten wyraz i ten, a potem ten drugi przez siebie i zobaczysz, że wyjdzie to samo. Potem wyjaśnimy sobie, a właściwie przypomnimy, czym jest wzór skróconego mnożenia, jak już będziemy przy wielomianach. A na razie powiem Ci, że to jest po prostu a minus b. Możesz to sobie sprawdzić, a jeśli znasz wzór skróconego mnożenia, to świetnie, bo to jest właśnie tyle. I jak widzisz, to już nie jest liczba, żaden z nich nie jest pierwiastkiem, czyli to są liczby wymierne w tej chwili. I takie dwie pary, czyli pierwiastek z a plus pierwiastek z b i pierwiastek z a minus pierwiastkiem z b, nazywamy sprzężeniem. Jedno jest sprzężeniem drugiego. Sprzężenie. I sprzężenie używamy do, na przykład do usuwania niewymierności z mianownika, czym zajmiemy się na lekcji następnej. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać, pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.